Warto wspierać młodych sportowców, ponieważ no, to jest nasza przyszłość. Państwo nie zawsze stać na to, żeby sportowcy mieli zapewnioną, szczególnie na tym etapie, kiedy są młodzi, że sportowcy mają zapewnioną bazę treningową, odpowiednie warunki do uprawiania sportu, do jeżdżenia na zawody, więc oczywiście, że pieniądze od firm komercyjnych mogą skutecznie tą lukę uzupełnić. Zorganizowaliśmy tą akcję w swoim żywiole, przede wszystkim mając na myśli, że młodzi sportowcy, młodzi ludzie potrzebują dodatkowego wsparcia, żeby później w przyszłości zdobywać medale dla kraju, żeby mieli możliwość zapewnioną i trenowanie, i jeżdżenie na zawody, czyli poczynając od zwykłych ubrań sportowych, tak, poprzez opłacanie wyjazdów na zawody. Aby dojść do wielkich sukcesów sportowych, to musimy czasem poświęcić całe życie. Bardzo ważne jest zaplecze treningowe, dlatego istotne jest każde wsparcie treningowe, każda cegiełka tak naprawdę dokłada się do tego sukcesu. Mi akcja w swoim żywiole bardzo pomogła, ponieważ to jest takie odciążenie głowy. Mogłam się skupić na tej sportowej drodze, mogłam iść na trening z czystą głową i wykonać tak naprawdę moje zadanie. Ważne, żeby odciążyć rodziców, ważne, żeby wspierać tą sportową drogę dzieci oraz myślę, że warto wspierać ogólnie sport, sport amatorski, bo sport to nie tylko medale, sukcesy, sport to przede wszystkim radość i myślę, że sport uczy tak naprawdę wszystkiego, uczy pokory, uczy jak później sobie radzić w zwykłym życiu. Moja droga była bardzo wyboista, dlatego doceniałam każdy gest. Były bardzo duże dołki, ale też górki. Mój mąż zawsze mi powtarzał, że żeby była górka, musi być dołek. Nawet w tym roku przedolimpijskim miałam duży dołek, ale to jest normalne w życiu i myślę, że dlatego ważne jest wspierać te młode talenty. Cieszymy się i jesteśmy dumni z tych wyników, które osiągają nasi sportowcy, ci, którzy uzyskali stypendia w pierwszej edycji naszego programu. Marzymy o tym, żeby inne dzieciaki szły w ślady pani Agnieszki i też zdobywały te najwyższe nagrody.